Szanowni Państwo, witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu ROD Online. Tym razem naszym gościem jest fotograf Maciej Stanik, laureat pierwszego miejsca w kategorii fotoreportaż w konkursie Fotoreporter roku 2020 za zdjęcia z Górskiego Karabachu, które tak na marginesie pojawiły się m.in. w serwisach Al Jazeera czy Voice of America. Autor reportaży z Syrii, Wenezueli, Górskiego Karabachu. Mam wrażenie, że to bardzo szczęśliwy rok. Drugie miejsce. Pomimo COVID-u i pomimo pandemii, że całkiem dużo tych tytułów. Prawdę mówiąc, nie spodziewałem się, że w 2020 roku gdziekolwiek pojadę, ale okazało się, że to był najbardziej taki obfity rok, jeżeli chodzi o wyjazdy. Było ich dużo. Była nie tylko Afganistan, był Górski Karabach, była Zambia. Więc wydaje mi się, że tak, ja byłem tym, który nie siedział w domu, tylko gdzieś tam przemieszczał się w dobie pandemii, realizując jakieś projekty. No i to był jeden z lepszych roków. Czy koronawirus mocno wpłynął na twoją pracę? Tak, wpłynął na przemieszczanie. Się utknąłem w Afganistanie na 2 miesiące, co było dość trudnym wyzwaniem, żeby stamtąd wrócić, ale jakoś się udało. Natomiast no już do innych krajów, no to wiadomo, testy na COVID i dbanie o siebie, żeby po prostu nic nie przywieźć, nic nie wieść i tak dalej. Też strach o ludzi, z którymi się spotykaliśmy, że możemy, że mogłem im coś przywieźć. Czy mógłbyś nam na początek opowiedzieć, jak wygląda codzienność pracy fotoreportera? Czy to jest tak, że więcej czasu spędzasz już w terenie, czy taką główną częścią twojej pracy to są przygotowania do wyjazdu? Jak zaczynałem pracę, to wyglądało to trochę inaczej niż teraz. Mniej więcej to były sytuacje, gdzie wychodziłem rano z domu, pracowałem wtedy w gazecie lokalnej, de facto w Łodzi. I nie schodziłem z miasta, jak my to nazywaliśmy, z obsług do godziny gdzieś tam 15, 16, 17. Wiadomo, że były dni tak zwane luźniejsze, no ale robiliśmy wszystko. Od konferencji prasowych, przez dziurę w ziemi, przez wypadki, czy też wydarzenia sportowe. Natomiast teraz wygląda to w ten sposób, że na co dzień pracuję przy jakichś projektach, które pozwalają mi zarobić, tak? Są to zwykle jakieś takie projekty semi-reklamowe bądź no, jest dużo też dziennikarskich, natomiast wyjazdy, bo rozumiem, że o to bardziej pytasz, wyjazdy zdarzają się rzadko, bo też w obecnych czasach nie jest tak, że ktoś ci sfinansuje cały wyjazd, ty sam musisz włożyć te pieniądze, żeby później móc wyciągnąć. Musisz sam zainwestować, tak, w temat, który gdzieś tam cię poruszy i wydaje ci się ważne, że możesz coś zmienić albo na coś wpłynąć, żeby pokazać, wiesz, ludziom niekoniecznie same przyjemne rzeczy. Jasne. Z tym się wiąże w zasadzie moje kolejne pytanie, bo powiedziałeś o tym, że samemu musisz to sfinansować, a powiedz mi, jak u ciebie wygląda ten proces decyzyjny, do jakiego regionu czy do jakiego obszaru wyjeżdżasz? Czy to jest tak, że właśnie dostajesz zlecenie na coś, czy po prostu wiesz, że jeżeli jest jakiś konflikt, czy jest jakaś taka sfera niebezpieczna, to musisz tam pojechać i już próbujesz to załatwić samemu? Jest to, próbuję to raczej załatwić samemu, ale wiadomo, że potrzebuję jakichś pism od mediów, żeby potwierdzić to, że pracuję dla mediów, chociażby uwierzytelnić jakoś mój wjazd na dane terytorium. I zwykle pytam się w redakcjach, czy ktoś ewentualnie potencjalnie byłby zainteresowany danym tematem. Zdarzało ci się, bo mówiłeś o tych problemach przy okazji koronawirusa z przemieszczaniem się, a czy wcześniej zdarzało ci się takie sytuacje, że miałeś problem z przemieszczaniem się z kraju do kraju, czy że do któregoś obszaru było wyjątkowo trudno się dostać? Wiesz co, tak, do Wenezueli chyba, do końca, kiedy jechałem tam właśnie z kolegą, z przyjacielem i z przyjaciółką, do końca nie wiedzieliśmy, czy uda nam się tam wjechać. W sensie reżim Maduro w którymś momencie przestał wpuszczać dziennikarzy, przynajmniej do nas takie informacje docierały, ale jakoś bocznymi drogami skontaktowaliśmy się 2 tygodnie wcześniej przed wylotem z naszą fikserką i ona, udało jej się załatwić to, że tam bez żadnych problemów wyszliśmy z tego lotniska. Nie było żadnych potknięć czy cokolwiek.
Wydaje mi się też, że praca w tych obszarach konfliktu związana jest z takim życiem w nieustannej presji. A powiedz mi z drugiej strony, czy zdarzały ci się takie sytuacje pozytywne, zaskakująco pozytywne? I jak w ogóle ludzie, tych, których odwiedzasz, reagują na to, że jesteś fotoreportażystą? Chyba mam najświeższą historię. A właśnie z Górskiego Karabachu, gdzie będąc w sklepie robiliśmy zakupy i stał przed nami, nie pamiętam, czy to był milicjant, czy żołnierz ormiański, który nagle wyjął pieniądze z portfela i nam zapłacił za te zakupy. I my tak byliśmy w szoku, dlaczego to zrobił, czemu to zrobiłeś. On mówi, dziękuję za waszą pracę. Byliśmy im potrzebni, tak? Byliśmy im potrzebni do tego, żeby opowiedzieć ich historię, żeby pokazać, jak to wygląda od środka. A powiedz mi, czy jak pojawiasz się już z aparatem, to zdarza się tak, że na przykład ludzie sami pozują ci do tych zdjęć, tak, czy raczej starasz się działać z ukrycia? Tak, no raczej wiem, że ludzie pozują i jak pojawia się jakiś, powiedzmy, dziennikarz, który nie jest z danego regionu, no to gdzieś tam jesteśmy już, ludzie są ciekawi nas, tak? Są ciekawi nas i też czują potrzebę opowiedzenia swoich historii. Tak, potrzebują komuś się wyżalić, liczą też, że coś to zmieni, ale wydaje mi się, że zmienić może masa krytyczna dziennikarzy, która po prostu relacjonuje daną sytuację, że to wszyscy razem wpływamy na zmiany. Zastanawia mnie jeszcze taka kwestia, czy ciebie złości to czasami, że oni pozują, czy jak ty to odbierasz na przykład? Nie, czy to raczej nie złości. Starasz się zrobić zdjęcie każdemu, kto ma na to ochotę? Staram się, jeżeli ktoś ma ochotę, żeby mu zrobić zdjęcie, zrobię mu to zdjęcie, ale czekam chwilę, kiedy już wróci, on się znudzi mną, wróci do swoich zajęć i będzie traktował mnie jak powietrze. Natomiast no, są sytuacje, gdzie po prostu ludzie na siebie uwagi nie zwracają, bo są zajęci tym, co aktualnie robią. I w wielu przypadkach było tak, że ludzie nie zwracali na mnie uwagi, że byłem wręcz niewidoczny dla nich. Czy ty eksponujesz jakoś swój aparat? Bo podejrzewam, że to jest ten element, po którym chyba najbardziej jesteś rozpoznawany. Wiesz co, nie robię zdjęć z ukrycia. W sensie to nie jest street fotografia. Nie robię zdjęć z ukrycia, wszystko jest oficjalne. W sensie ja przychodzę, jestem dziennikarzem, przyszedłem tu w celu opowiedzenia waszych historii bądź opowiedzenia historii za ludzi, którzy już nie mogą tej historii opowiedzieć. Tak jak na przykład robiliśmy o ofiarach państwa islamskiego. Więc no, wydaje mi się, że wiesz, no, jestem tam z moim tłumaczem. Jestem tam jeszcze często z innym dziennikarzem. Ja jestem tylko fotografem tak w zasadzie. Mówiliśmy o tych stronach pozytywnych, a negatywne strony? Negatywne czy się zdarzały? Strony, czy w ogóle mogę cię o to zapytać? Czy no, była myślę, taka że sytuacja, na przykład, w której powiedziałeś, no nigdy więcej, już nie chcę wracać, już nie chcę tego robić, bo to jest dla mnie za dużo. Miałeś taką sytuację? Myślę, że jestem za krótko jeszcze. Jeszcze nie miałem aż tak złej sytuacji, która by sprawiła, żebym pomyślał, nie, już nie będę wracał i nie chcę dalej tego robić. Nie miałem jeszcze takiej sytuacji, nie byłem w jakiejś takiej sytuacji, która by odepchnęła mnie od tego zawodu w jakimś tam stopniu. Są nieprzyjemne jakieś rzeczy, ale później przechodzisz do porządku dziennego i no nie wiem, no w obozie w Syrii, w obozie dla żon bojowników ISIS, gdzieś tam po tej części iracko-syryjskiej było wszystko okej, ale w momencie, kiedy weszliśmy do tej części dla obcokrajowców, no było już tak trochę niebezpiecznie i mieliśmy tam tylko godzinę na to, żeby porozmawiać z tymi ludźmi, zrobić tam zdjęcia. No i pamiętam, że chyba tam po 5 minutach już pierwszy kamień poleciał w moją stronę. No ale to było, wiesz, no okej, no wiem, że oni są już zmęczeni tymi dziennikarzami, którzy tam przyjeżdżają i tak dalej, i tak dalej. No ale też z drugiej strony widziałem, że odzew był taki, że parę tych kobiet z tymi dziećmi zostało wyciągniętych, powiedzmy, z tego obozu, który
no nie należał do najprzyjemniejszych miejsc na Ziemi. A powiedz mi, Fatalnie. czy to była najgorsza sytuacja? Bo na przykład mam w pamięci takie jedno twoje zdjęcie, w którym sfotografowałeś pocisk wbity w ziemię. To był pocisk, który tam wylądował długo przed tobą? Czy to była jakaś taka sytuacja świeża, którą udało ci się złapać? Niech sobie przypomnę. Dzisiaj mój kolega właśnie wrzucił na relację zdjęcie, jak byliśmy w Górskim Karabachu na Instagramie. Więc to był właśnie pocisk, to był pozostałości pocisku Smercz. I pamiętam, że zatrzymaliśmy się na chwilę, po prostu to było 10 sekund, żeby wybiec z samochodu. Wsiadamy z powrotem do tego samochodu, jedziemy i obok nas uderzyła jakaś rakieta, nie pamiętam, co to było. Jakiś dom mieszkalny, gdzie później jak podjechaliśmy, okazało się, że to jest posterunek armii ormiańskiej. Więc, ale to nie odbieram to tego w ten sposób, jak sugerujesz, że raczej no, byłem tam, żeby wykonać jakąś pracę i byłem skupiony tylko na tym, żeby wykonać tą pracę. Starałem się odciąć ten strach, jeżeli on był. Rozsądek może? Bo zdrowy czy to jest tak rozsądek. Czasem, czy to jest taka praca, która wymaga troszeczkę tak. Przełamywania tej bariery zdrowego rozsądku? Nie, wiesz co, nie musisz, musisz wiedzieć, co robisz, musisz wiedzieć, co robisz, musisz wiedzieć, gdzie idziesz, gdzie możesz wejść, czego nie możesz pokazać. Bo są takie sytuacje, że po prostu jak zrobisz zdjęcie, no to może się skończyć z jakimiś nieprzyjemnościami, a z drugiej strony czasami musisz zrobić to zdjęcie, tak? Bo przyjechałeś tam po coś. No i jakoś, no nie wiem, no w danym momencie o tym nie myślisz, tylko myślisz o tym, żeby wykonać tę pracę, żeby zrobić to zdjęcie, żeby zdobyć to zdjęcie. A miałeś taki moment, była taka sytuacja, w której zrezygnowałeś ze zrobienia zdjęcia, bo wiedziałeś, że to może... Wiedziałem, że na przykład nic to nie da, tylko może przysporzyć jakichś tam, wiesz, kłopotów mojemu fikserowi i tak dalej, że będzie miał problemy później z ponownym wjazdem na terytorium danego kraju, tak? W sensie, jak robiłem materiał o osobach uzależnionych od heroiny w Afganistanie, pojawił się problem w ogóle dotarcia do nich. I właśnie mój tłumacz wykonał naprawdę całkiem świetną robotę. Mój tłumacz wykonał świetną robotę, ponieważ udało mu się znaleźć kogoś, kto przewodził tej grupie, czy budził tam respekt wśród tych ludzi. I pamiętam, że po 3 tygodniach udało mi się zejść pod most, gdzie po prostu ci ludzie mieszkali. I to było jak zejście trochę do jądra ciemności, gdzie nagle widzisz ludzi, którzy są po prostu otumanieni przez narkotyki. W ogóle na ciebie nie zwracali uwagi, ale z jednej strony pamiętam, że jak na chwilę zgubiłem tego mojego przewodnika, no to panowie już wyszli do mnie i byli bardzo niezadowoleni. Ale dzięki właśnie temu, że miałem tam znajomości, pamiętam, że przewodnik nazywał się Ali Jan. I Ali, ciężko było określić wiek, ale miał ponad 60 lat. I no właśnie on mnie, jak gdyby był moim przewodnikiem po tych wszystkich kręgach. Czy obiektywizm istnieje? Obiektywizm, ja myślę, że właśnie z fotografią jest ciężko, że no bez tego podpisu, pod zdjęciem, no to wiesz, pokazujesz tylko fragment rzeczywistości, no musi być ten podpis pod zdjęciem, musi być wyjaśnić, co się dzieje na tym zdjęciu, o co chodzi, dlaczego jest ta wojna i tak dalej. Ale nie można chyba dawać, tak mi się wydaje, dawać odpowiedzi, czy to jest, kto ma rację, nie? Że tak wprost. A ty uważasz się za fotografa obiektywnego? Wiesz co, nie wiem, no ja ciężko mi jest powiedzieć, no bardzo, ja mówię, ja bardzo bym chciał być obiektywnym. Z tym obiektywizmem jest naprawdę ciężko, bo tak jak mówię, no wybór koloru, wybór kadru, wybór obiektywu już może być, jest jakąś formą. Wiadomo, że nie można, nie wiem, ustawiać
ustawiać ludzi w konkretnych sytuacjach, w jakich nigdy się nie znajdowali, prawda? Mhm. Bo przecież były te słynne, no właśnie też były słynne jakieś tam, wiesz, problemy, że ktoś poprosił swojego kuzyna, żeby stał się częścią jego fotoreportażu chyba na którymś WordPress Photo, nie? Starajmy się, znaczy wydaje mi się, że wszyscy starają się być w miarę obiektywni, że mamy z tyłu głowy jakieś własne poglądy i powinniśmy się gdzieś tam ich też trzymać, że nie dajmy sobie czasami wmówić sytuacji, które nie miały nigdy miejsca, nie? Wiesz, no ja staram, zwykle, jeżeli jest taka możliwość, no to przy tych wyjazdach zawsze staram się rozmawiać z tych ludźmi, czy wiedzieć, kogo mam na zdjęciu, jeżeli jest taka możliwość, no bo wiadomo, że czasami nie. I też muszę gdzieś tam, wiesz, zaufać im i mojemu tłumaczowi, bo często nie możesz zweryfikować tych informacji, co oni mówią, tak? Mhm. Szczególnie w momencie, kiedy opowiadają o własnym życiu. Czy mógłbyś nam powiedzieć, jak zostaje się w ogóle fotoreportażystą, zwłaszcza w takich miejscach, obszarach objętych konfliktem? Wiesz co, ja bardzo długo myślałem o tym, że chciałbym to robić, tak? Bo zawsze mnie to interesowało. Zawsze interesował mnie Bliski Wschód, Azja Centralna i zawsze całe życie myślałem, jak to zrobić. Zawsze zastanawiałem, pytałem starszych kolegów, aż w końcu to był ten taki moment, gdzie mój kolega powiedział, chodź pojedziemy do Wenezueli zrobić materiał, bo teraz tam się dzieje. Dwa tygodnie później już siedziałem w samolocie i leciałem do Wenezueli. I tak na dobrą sprawę pamiętam, że też właśnie to jest bardziej chęć, to jest znalezienie fiksera, znalezienie tematu, no bo w przypadku ograniczonych jakichś tam budżetów, wiadomo, że nie ma budżetów tak jak na przykład na CNN, a musisz starać, nie jedziesz na newsa, tylko musisz znaleźć temat, który gdzieś tam w jakimś tam stopniu cię interesuje, o którym chciałbyś opowiedzieć, bo na przykład dawno nikt o nim nie mówił, czy nikt nie słyszał nawet o takich sytuacjach w Polsce. Więc chyba to bardziej w tą stronę, że wiesz, że to jest taka potrzeba opowiadania tych historii, być takim posłańcem tych właśnie ludzi, którzy mają zdecydowanie gorzej niż my. Mhm. Taka misyjność wręcz, tak mi się wydaje, że musisz czuć tą potrzebę, że to, co robisz, jest ważne i dla kogoś. Mhm. Że musisz być, musisz więcej dawać z siebie, niżeli brać. Mhm. Bardzo ciekawe. A gdybyś miał coś poradzić osobom, które chciałyby iść twoją drogą, zostać fotoreportażystami, czy do tego na przykład potrzebna jest jakaś szkoła, jakieś wykształcenie związane z fotografią, czy sam talent wystarczy? Nie, no myślę, że szkoła nie jest potrzebna. Ja się wszystkiego nauczyłem tak na dobrą sprawę od moich kolegów, z którymi dzieliłem biurko w redakcji, tak? A oni mnie nauczyli wszystkiego od podstaw i tak dalej, a resztę to już, nie wiem, sam szukałem, sam interesowałem się tematem, czytałem jakieś książki związane właśnie z fotodziennikarstwem, o tym, jak opowiadać o sytuacjach na przykład kryzysowych. No i tutaj jest taki właśnie świetna książka Stewarta Franklina, która po prostu no, otworzyła mi głowę. No i tak po... U mnie trwało to długo, niektórzy szybciej podejmują te decyzje. U mnie trwało to prawie 11 lat, jeżeli żebym nie okłamał cię, 11 lat. I dopiero od dwóch lat byłem, dwóch i pół roku w zasadzie, byłem w stanie podjąć tą decyzję, że tak, chcę to robić, chcę zajmować się tym. Wiem, że nie będę robił tego tak często, jakbym chciał i muszę skupić się, muszę wybrać temat, muszę znaleźć ten temat, który gdzieś tam nie został jeszcze opowiedziany, przynajmniej w Polsce, tudzież nie został nigdzie opowiedziany, chociaż takiego tematu jeszcze poszukuję. Mm-hmm. A propos tego poszukiwania tematu, czy
z tych nagrodzonych starych zdjęć masz jakieś takie swoje ulubione? Właśnie nie mam. To jest taki chyba mój problem, że jeszcze wydaje mi się, że zawsze jak przywożę te zdjęcia, patrzę na nie, to po chwili się zastanawiam, co mógłbym jeszcze innego zrobić, co mógłbym w kwestii już czysto fotograficznej, co mógłbym jeszcze więcej zrobić, gdzie mógłbym jeszcze, czy jakbym dłużej został, to byłbym świadkiem jakichś sytuacji innych też, tak? Czy gdybym więcej czasu poświęcił nad daną grupą społeczną, uzyskałbym jeszcze jakiś dodatkowy efekt, tak? Mhm. A to ja w takim razie pozwolę sobie zapytać o moje twoje ulubione zdjęcie. To jest jedna ze stopklatek z Górskiego Karabachu. Jest takie zdjęcie, ono właściwie posiada dwa plany. Na pierwszym planie jest, po lewej stronie jest bodajże żołnierz, który przegląda się w lustrze. Tak, tak. Pod nim baniaki z wodą, a za nim w tle, wiecie, w totalnych ruinach, a za nim w tle inni żołnierze, którzy te baniaki z wodą noszą. To jest absolutnie moje ukochane twoje zdjęcie, natomiast jak ci się udało złapać ten moment? Wiesz co, to był jakiś fragment posterunku na linii, przed linią frontu, parę kilometrów, może dwa, może trzy, nie pamiętam już dokładnie. I byliśmy tam, zatrzymaliśmy się tam na chwilę, żeby przejść kontrolę pozwoleń, bo żeby wjechać na front, trzeba było mieć pozwolenie, bardzo długo się na nie czekało. I tak na dobrą sprawę razem z moim kolegą, z którym tam byłem, wyszliśmy zobaczyć, co się dzieje i tak w ogóle sytuacja, która wiesz, była tak poza tam wojną. Oni sobie spokojnie gdzieś tam myli ręce, golili się i tak dalej, więc myślałem, mówię, no to jest idealny moment, żeby nie tylko, wiesz, pokazywać bomby wbite w ziemię. No, mam nadzieję, że uda nam się to tak zaprezentować, żeby nasi słuchacze mogli te wszystkie zdjęcia, o których rozmawiamy, zobaczyć. Natomiast na sam koniec ostatnie pytanie. Powiedz mi, jakie masz plany na najbliższą przyszłość? Czy jakieś kolejne fotoreportaże są już w przygotowaniu, czy na razie czekasz na rozwiązanie sytuacji covidowej? Wiesz co, czekam na kolejną dawkę szczepienia. Już nie mogę się doczekać, kiedy to się stanie. A już będę mógł podróżować bez żadnych przeszkód, tak mam nadzieję. No i plan w zależności od tego, co się wydarzy, tak? Zobaczymy, co przyniosą najbliższe miesiące. Bardzo bym chciał powrócić do Afganistanu i przyjrzeć się obecnej sytuacji, bo wiem, że zaczyna robić tam ciężko w momencie, kiedy Amerykanie się wycofują. Jest to w ogóle, bo nawet przyspieszyli ostatnio, że mają się do końca lipca opuścić Afganistan, więc bardzo bym się chciał skupić nad tym rejonem, nad Afganistanem. I myślę o tym od bardzo dawna, tak? W sensie to gdzieś tam mnie interesuje, widzę tamtejsze problemy, które gdzieś tam nie zostały jeszcze, no, poruszone bądź nagłośnione tutaj w mediach. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Muszę powiedzieć, że absolutnie rozumiem, co czujesz, jeżeli chodzi o szczepienie. Ja już jestem po drugiej dawce, więc no, mam ten przywilej. Natomiast kiedy masz następne szczepienie? Jeszcze miesiąc. Jeszcze miesiąc. No, mam nadzieję, że minie bardzo szybko. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i do następnego spotkania w ramach cyklu RODM Online.